Hej, siemano, witajcie moi drodzy. Ja jestem Kondi, a to jest już kolejny odcinek z serii Rafta. Jest to już bodajże szósty odcinek. Nagrywam dwa odcinki pod rząd, więc jak oglądacie tylko ten szósty, to wbijcie też na piąty, bo to jest kontynuacja jego. I też pomyliłem się, bo to jednak ten jest szósty, a powiedziałem, że tamten to był szósty, więc naprawdę sorry. A w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak pójdziemy sobie. Ładnie obrócić R. Jak sobie popłyniemy na wyspę? Otóż to. Bo chciałbym wam pokazać wyspę, którą sobie eksplorujemy. Bo naprawdę dawno nie byłem na żadnej wyspie. A chciałbym wam po prostu pokazać, jak to właśnie na tej wyspie będzie. Dobry kierunek jest? Jest dobry chyba. I też właśnie zrobiliśmy sobie ten maszt. A teraz płyniemy na wyspę. Na wyspę, wyspę R. Proszę bardziej, tam chciałbym popłynąć. Niestety tam ominie nas naprawdę sporo rzeczy. Ale to nie jest ważne. Ważne, żeby na tamtą wyspę dotrzeć. I też chciałbym... Aha, złowić rybkę sobie jakąś, bo mam naprawdę mało jedzenia. No, i w dzisiejszym odcinku sobie... Tylko zeksplorujemy tą wyspę, znaczy tylko, no, to w sumie nie jest tak tylko, to jest dużo, bo ona jest naprawdę wielka. Więc po prostu pokażę wam, jak to się, znaczy pokażę, ja sam nie wiem, jak to dokładnie zrobić, ale mam nadzieję, że wam dobrze to zaprezentuję, jak ja to właśnie zrobię. Bardziej musimy tak popłynąć, mi się wydaje, albo tak jeszcze, dobra. Złowiłem rybkę, to więc rybkę sobie mogę tu włożyć, idealnie. Już podpływamy sobie właśnie. Też naprawdę dużo tam stracę tych. Ale to w sumie nie jest tak bardzo ważne, bo chciałbym właśnie zobaczyć, jak ta wyspa będzie wyglądała tu bardziej z bliska, czy zwiększymy naszą tratwę. I naprawdę nasza tratwa się rozwija w szybkim tempie, mi się wydaje. Naprawdę szybkie tempo to jest. Dobra. Dawaj. Musimy bardziej tak podpłynąć. I mam nadzieję, że w sumie... Jakie jeszcze rzeczy potrzebuję? Siekierkę bym potrzebował w sumie. Kamienna siekierka. Kamień. Potrzebuję kamień. A skąd ja mam kamień wziąć? Mokra cegła, kamień. Ej, kolego! Ja chcę tam płynąć. Skąd ja mam wziąć kamień? Może ja muszę z tej wyspy jakoś wziąć ten kamień? Czy tylko mi meba nie zjadą moich ziemniaczków? Dawaj, ej, co jest? Co? Nie chcecie się tam płynąć? O Boże... Musimy tam dotrzeć. W jak najszybszym tempie. Nie, no chyba nie dotrzemy tam, co mi się wydaje. No co, jednak nie będziemy eksplorowali wyspy. Otóż też tak zastanawiałem się, co w ostatnim odcinku robiłem. Ostatnim służyłem ten żagiel w sumie. A chciałem tą wyspę właśnie teraz. Tylko jak zrobić siekierkę? Otóż jest pytanie. Skąd mam wziąć kamień ciężki? Ja wiem, że jest ciężki. Ale co, że jest ciężki? To co w związku z tym? Bo tam też jest kamień. Może... ciekawe. Ty, mendo. Wynosić się stąd. Kurka wodna. Nie będę wam dawał moich ziemniaczków. Wziąłem sobie tą rybkę. Złowię sobie jeszcze jedną rybkę, żeby mieć. Dziwne, że tak teraz stoimy w miejscu. Bo po prostu nie ma żadnego prądu, mi się wydaje, morskiego. I na tą wyspę nie trafimy, niestety. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jak trafimy, to naprawdę będzie ciężko. Dobra, smaży się. Więc jednak opuścimy sobie tą wyspę. I sobie zrobimy otóż tak. I tak. I tak. I cała naprzód. I lecimy. Gdzie popłyniemy, tam popłyniemy. Niestety tej wyspy nie uda nam się jej eksplorować. No cóż. Nigdy nie jest tak kolorowo, jak można pomyśleć.
O ty, Mendo. Chciałeś to zrobić, kiedy ja nie widziałem. Tam musimy popłynąć, tak mi się wydaje. Bo jak mogliście zauważyć, tam jest jakaś tratwa. Tam, idealnie, bo tam będzie tak wiatr wiał, więc będzie spoko loko. Niestety wyspo, będziemy się żegnać powoli. Tam jest beczka, tą beczkę też byśmy mogli wziąć. I również chciałbym sprawdzić, co ja chciałem sprawdzić. Jak tą siekierę zrobić? Kamienna, ciężki, no że kamień jest ciężki, to ja sam wiem. Wiosło, zarzucana kotwica. Zaraz to jest zakotwiczyć. Ale ja kamienia nie mam, Boże. Że tam zdobędę kamień. Po tratwie. Beczkę bym wziął, niestety beczki nie mogę. Podpływamy do tratwy. Więc, ej. Już myślałem, że on mnie prawie tu ugryzł. No co za mały frajer. Kolejna rybka się smażyła, więc możemy sobie ją zjeść. Zrobimy sobie tak. Podpływamy tam, czy jak? Podpływamy powoli, dobra, jest fajnie, jest ciekawie. Robi się naprawdę ciekawie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy kolejną rybkę, więc to jest super, że mamy dużo rzeczy do jedzenia. Tu mamy również wodę. I zbliżamy się, zrobimy sobie tak, żeby móc bliżej podpłynąć. I zobaczymy, co tam jest. Bo są naprawdę bardzo ciekawe, co tam może być w sumie. Ale patrzcie, jak nasza ta w ogóle wyspa się tu nieźle rozwinęła. Ja sam jestem zdziwiony. Z takim tempem to my naprawdę dużo tu zrobimy. Dawaj, 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 dawaj. Leć, leć, leć. Wody, czy wody sobie będę chciał wypić? Dobra, wypiję sobie wodę w sumie. Tak, tak. Jest drewno, dobra. Zbliżamy się, tam już naprawdę dużo rzeczy będzie, tak mi się wydaje przynajmniej. O, jesteśmy coraz bliżej. I takie jeszcze większe te takie są. Te baryłki z tym wszystkim. Jest też mega ciekawie. I już możemy powoli i zobaczyć, więc... Więc pójdziemy. To można wziąć, czy tylko to u góry można wziąć? A, podnieść krata. Patrzcie, mam kamień, mamy kamień. Dobra, przepis zupa rybna. Coś tu jeszcze jest oprócz tego? Nie ma niczego więcej. Tam było chyba... Kurde. Dobra, nieważne. Nieważne to jest. Ważne, że po prostu zdobyliśmy sobie nasz ładny... Zdobyliśmy właśnie nasz ładny, kurde... Naszą tratwę. To jest bardzo ważne. To sobie wziąłem ten maszt, bo wydaje mi się, że... W taki sposób jedynie zdobędziemy dużą ilość desek i to wszystkiego. Idź stąd, wymaga świeżej wody. Idźcie stąd. Niestety tak to nie działa. Tam jest dużo tych. Może jednak to zarzucimy i zrobimy tak. Popłyniemy w tamtym kierunku, bo na razie... Na razie jest naprawdę tutaj ciężko z tymi deskami i z tym wszystkim. Albo jednak zrobimy inaczej. Popłyniemy sobie tam, bo tam widzę, że jest beczka. Dobra. Rybka jest usmażona, czyli jak coś, to będę miał jedzenie. Tu wszystko jest zrobione. I zdobyliśmy jeden kamień. Ile potrzebujemy na siekierkę? Dopiero tu jest jeden. Trzy. Naprawdę? Nie ma jakiegoś, nie wiem, rozmnażacza kamieni? Boże, to nie tak, jeśli to nie tak długo trwało, no to my tu nigdy nie rozwiniemy naszej wyspy. Znaczy tratwy. Szkoda, szkoda, niestety tak jest. Ale no cóż, co zrobić innego? Cyk, o, kolejny kamień. Ogólnie to chyba kamienie trzeba stąd zbierać, z tych też beczek można je pozbierać. Już mamy dwa kamienie, a potrzebujemy do siekierki trzy. Więc jest progres. Teraz popłyniemy tam też. Bo tam jest beczka, widziałem. Otóż tam jest beczka. Dobra. No, naprawdę szybko się rozwija ta nasza cała tratwa. I już powoli będziemy mogli coraz więcej rzeczy robić. Więc będzie coraz lepiej. O Boże.
To, idź stąd, mój. Jest kolejna wyspa, patrzcie. Może tą się uda nam zeksplorować. Bo jeśli w tym będzie kamień, jeśli... O, hak mi się zniszczył. Jeśli w tym będzie kamień, to naprawdę będę szczęśliwy. Proszę, kamień. Co jest złego w takim kamieniu? Mamy kamień, naprawdę super rzecz. Więc możemy stworzyć siekierkę. Otóż stworzyliśmy siekierkę, czyli już na tamtą wyspę możemy lecieć i możemy ją eksplorować, więc kierunek wyspa. My, podróżnicy, eksplorujemy wyspę. Dobra, zaraz będziemy. Naprawdę super rzecz. Ciekawe. W dzisiejszym odcinku sobie takiego czegoś mega nie zrobiliśmy, ale znaleźliśmy właśnie tą naszą wyspę. Patrzcie, mąż z pnącza. No ciekawe, będę musiał powoli chyba na sedno sobie robić niestety skrzynkę, bo widzę, że coraz mniej tutaj miejsca mam. A coraz więcej rzeczy. Ale no co, no cóż, zrobić? Trzeba się rozwijać, a jak się rozwijać, trzeba mieć coraz więcej miejsca też. Tak to działa w sumie. Zbliżamy się na tą wyspę. Super. Dalej, zów się coś, proszę, zów się, rybka jakaś mała chociaż. Dobra, mamy ją. Robimy tak. Surowy śledź, teraz musimy jeszcze trochę przesunąć sobie, żeby podpnąć tak bardziej. Dobra, tak będzie idealnie. Szkoda, że kamienie tak długo się zbiera, bo jakby się zbierało trochę krócej, to było fajniej. Za chwileczkę będziemy, czyli jest duży progres. Idźcie stąd. Dobra. Zaczepiliśmy się, więc możemy iść poeksplorować, sprawdzić jak to wszystko tu wygląda. To tak działa. Dobra, nawet kokosy mamy. No fajnie. I tak się całe drzewo ścina. Dobra. O, mamy ananasa. Że tylko na nasza wyspa nie jest uciekła. Dobra, jest cały czas. A mogę jakieś kamienie w jakiś sposób wziąć? Tylko w taki mogę zabierać. No chyba niestety tylko w taki mogę, ale... Powoli tracę miejsce, widzę. No właśnie. Skrzynkę muszę stworzyć jeszcze jedną. Rzucę sobie kubek też. Skrzynka, stwórz. Czy jest coś tutaj więcej? Chciałbym pozbierać trochę więcej tych rzeczy. Tam jest dużo metalu też, a ja wiem, że ten metal jest naprawdę... Dobra, już powoli idziemy, więc... Niestety muszę zmykać stąd. Ale skurczybyk. Już by miało mnie prawie. No co za skurczybyk. Niestety musimy odpływać z tej wyspy. Może jeszcze da się jakoś to zrobić, żeby to po prostu było... czekaj. Podnieś się. Nie da się tam już podpłynąć. Nie uda się chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, ale coraz więcej eksplorujemy. Mamy coraz więcej miejsca. Najlepsze jest to, że już naprawdę dużo znaleźliśmy na tej wyspie. Mango mamy nawet. Czyli naprawdę super informacja dla nas, że już dużo udało nam się zdobyć. Ale niestety musimy zmienić kurs, bo tam już niczego nie zdobędziemy. Więc zmieniamy kurs i wypływamy na głęboki rejs. A ja będę chyba powoli kończyć ten odcinek, bo już naprawdę super życzę, że eksplorowaliśmy wyspę. Boże, ale jest ciężko mi się wymówić. Więc naprawdę coraz lepiej idzie. To był 6 odcinek bodajże. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. A będę kończył ten odcinek. I po prostu widzimy się w następnym odcinku. Tak? Następnym? Posuwa. Patrz, co za skurczybyk.
Mamy już mało plastiku, co bardzo słabo świadczy. Dobra, bo ja tu już chyba przedłużam za bardzo. Dobra, po co ja tak gadam? Więc zostawcie tą subskrypcję, dzwoneczek i lajka, a ja się będę wami żegnał. Elo!